Siemanko, siemanko. Witam serdecznie. Dojeżdżam już do Pasłęka. A jak jadę w te okolice, to wiadomo, gdzie jadę. Na Drużno. Dostałem zaproszenie do kolegi Artura. Nie miał z kim pływać, więc jadę. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, czy zostanę w ogóle wpuszczony na łódkę. Zezwolenie kupiłem oczywiście przez internet. A to tym jest spowodowane, że w ubiegłym roku podobno żeśmy coś nabroili na Drużnie, jakieś pływanie na spalinie po rezerwatach i tym podobne. Nic mi o tym nie wiadomo, nikt się w tej sprawie do mnie oficjalnie nie zgłosił, tylko jakieś tam podteksty, nie wiem co tam się do końca wydarzyło. Ja po tej aferze byłem jeszcze raz na Drużnie. Pamiętny wyjazd, fajnie, dość połowione u chłopaków z AMS-u. A teraz jadę właśnie do kolegi, który był w AMS-ie, do Artura. Również mnie zaprosił na łódkę, także jest mi bardzo miło. Więc chyba nie jest z WND tak źle, że same przypały, skoro ludzie jeszcze nas zapraszają do siebie na łódkę, jak i na bardzo fajne wody. No ale to nie o tym. Także mam nadzieję, że będzie aktywna ryba, całą drogę mam mgłę, no teraz troszeczkę już, zobaczcie, siada ta mgła, także już nie jest tak najgorzej. Zobaczymy, jak ta mgła będzie działała dzisiaj na rybę. Sprawdzałem pogodę, ma być między 13 a 15 stopni ciepła, więc nie najgorzej. A, no i ma troszeczkę słoneczko przepalać, więc myślę, że tam mgła do góra do godziny gdzieś 10.30, 11.00 i powinno już być de facto po mgle, ale zobaczymy. Prognoza pogody to jedno, a to co wyjdzie w praktyce to drugie. Nie zanudzam i widzimy się za chwilę już nad jeziorem Drużno. Tak, a najgorsze jest to, ty to ładnie wyglądasz, ja okularów w ogóle zapomniałem. Witam serdecznie, udało się, jestem na Drużnie, na zaproszenie Artura. Cześć. Artura zna z jednego filmu, który u nas był na kanale. Tak, prawie rok temu się tutaj spotkaliśmy. No, będzie tak, no niecały rok minął. 13 tak. Czy 15 szczupaków wtedy padło. Dzisiaj warunki nie są sprzyjające, jest słońce, jest flauta. No flauta jest, no to jak wszyscy idzie widzą, do pełni, jest. Idzie do pełni, zobaczymy, ale... Nie no, jesteśmy optymistami, więc tak. Wydaje mi się, że raczej powinno być ok, ale Drużno to jest Drużno, ma swoje reguły i zasady i tutaj najlepsi przyjeżdżali i niestety zerowali. Tak, wyjeżdżali o kim. Ale jesteśmy w fajnym miejscu, nikogo tutaj w okolicy kilometra przynajmniej nie ma, jesteśmy na samym końcu. Pokaż mi tą przynętę, bo co to jest? To jest Miswunder. Aha, czyli to jest oczywiście Quantum. Tak, oczywiście. I tu jest taka ta opcja, że widzimy... Jakby... Tam gdzie jest... Tak, tutaj hak powinien wyjść, to jest raz. Aha, mi się wydaje, że to raczej pod powierzchnią widać też punkt taki zaznaczenia, wiesz, gdzie jest ten. Tak, ale bardzo fajna guma. Nie będę mówił do czego też troszeczkę podam, ale ma fajne akcenty. Tutaj właśnie jak te płetewki. Ogon ma tutaj też podcięty, czyli też jest całkiem inna praca. I duże kopyto. Oj, strasznie będzie to zamiatać. No nie pokażemy było zamętne, ale... Nie, no wiadomo, tutaj nam to akurat nie przebije, tak, ale jest okej. Okay. Powiem ci, że guma bardzo mi się podoba. A jest kilka wersji jeszcze. Okej, okay, a powiedz, co to jest za kołowrotek ten biały, bo bardzo fajnie wygląda design. To jest Akurist 30. I też Quantum. Też od Quantuma, no dzisiaj wszystko od Quantuma. Jakie to ma przełożenie? Boże kochany, to jest dość wysokie chyba z tego co pamiętam. Czyli takie jak pode mnie, bo ja bardzo szybko kręcę przy szczupach. Nie, typowo szczupakowa, jest typowo szpingowy kołowrotek. I wędka też.
prędka też. Quantum Drive, bardzo tanie. 2.13 widzę. Dokładnie tak. To jest z łódki mojej. Generalnie na drużo zabieram 2.40. Ale to chodzi 2.40 z łódki, wolisz dalsze rzuty? Chodzi o dalsze rzuty. A znowu ja, jeżeli na przykład jerkuję, czy nawet na gumy, nie ma to dla mnie... Ja... Trudno, że te 3 metry bliżej ta guma poleci, ale staram się jednak używać takich kij do 2 metrów mniej więcej, wiesz? Ja, 92, takie są dla mnie najlepsze, optymalne na łódkę. Ja na swoją łódkę, na rzekę, 2-metrowy, 1,80 m tylko i wyłącznie, drużyno 2,20, 2,40. Zasada, czy... Po prostu chodzi o te, że on... O te dalsze rzuty, a po drugie można sobie, wiesz, między grożelami poprowadzić. Tak, to też jest inaczej, że długim kijem inaczej poprowadzimy przynętę. Na rzece nie mam takiego akwenu zarośniętego, jak tutaj rzeka opadła już, drużyno niestety jeszcze gniję. Jeszcze gniję, no ale zobacz temperatury jakie są, tak. Ciepło jest, także... Nie wiem, jechałem, nie patrzyłem na termometr. Jak ja jechałem, to było 11, 12 no, cały czas praktycznie. A jest 3 listopada. No właśnie, także co? Nie przedłużamy, łowimy. Tak, mam nadzieję, że za chwilę pokażemy jakąś fajną rybkę. Nie. Aż tak to w to nie wierzę, wiesz? Tak, często było tak, że bakisty były u nas na łódce głośno, wiesz, zamykane, wiesz, a pod całą łódką szczupaki. Jak on żre, jest zainteresowany. Chce mi się wiązać to raz, a dwa, może akurat ci powiem w ten sposób. Te wędki długo były nieużywane. One leżały, ja musiałem zmienić troszeczkę wędki, no bo niektórych wędek już nie mam, bo jak mi samochód ukradli, to razem ze sprzętem. Samochód ci ukradli? No tego Nissana na X-Traila w Warszawie, no. Miałem tam sprzętu sporo wędkarskiego, no i poszło. Poszło w dużej ilości, więc zostało mi po prostu, no nie no, trochę sprzętu mi zostało, no ale musiałem zmienić wędki właśnie, wiesz, na które już dość długo też jakoś tam nie łowiłem, nie? Nie, ja nawet nie miałem zamiaru go zmieniać, jeżeli chodzi o Nissana. Ale ciągasz nim... Dopiero hak zaczepiał. Aha. Tak, bo on na Formosie ma napędy, także on tam da radę sobie, bo tam jest 2-litrowy silnik. Tak. No ja właśnie próbuję najpierw jerkiem, wiesz? Później jakąś gumę. Seledynka tak w słońcu próbujesz? No zresztą, wiesz. Nie no, woda nie jest kryształ, to fakt. Ale wiesz, w grudniu już myślę, że tutaj już będzie woda dość czysta. Nie stresuj się. Może jeszcze coś złowimy. Łowimy dopiero pół godziny, to co to jest. A to są te, bo to wygląda jak MEPS, ale to są te obrotówki, nie, te... Warszawy. Tutaj. W Warszawie to robimy. Znaczy znajomy z nim współpracował. Czyli to są te słynne właśnie. Tak, drużynowskie. Ale bardzo podobno jest, jak tak pierwsze te rzuty oddawałeś, to mówię, kurna, MEPSa wyjął. Ale taki wielki MEPS też ma? Ma. Oczywiście, MEPSy też są spore, wiesz? Tak, słońca dalej nie ma i wody zaczęło marszczyć. No, delikatny wiaterek. Będą lepsze dryfy. No i zwiedzamy dalej drużno. Artur mnie zabiera na nową miejscówkę. Trochę inną. Ale dzisiaj, kiedyś byliśmy tutaj we trójkę, nie? To było tak ciaśnie. Zobaczcie teraz, jakie to są odległości. To są w ogóle długie łódki, nie? Bardzo, nie wiem. 5 to na pewno mam, ale ciężko jest stąd wypłynąć teraz, nie? Tak, jak tu masz 20 cm wody? 20 cm wody, zobaczcie, ale to jest dom szczupaków, no. To jest dom szczupaków. Tak, i tam właśnie jak żeśmy tu płynęli, to ci mówię, Artur, tutaj centralnie w tym oczku ładnie się rzucił, drobnica się rozproszyła. Także zaraz zobaczymy, no. 2-3 rzuty. Co? Znowu był. A nie widziałem teraz. Także jak tutaj żeruje. Jak tutaj żeruje, to może strzeli. Przed chwilą widzieliśmy ładne wyłożenie się szczupaka. On na ogonie szedł. Tak. Czyli stoją. Jednak na wirówkę dajesz? No tak. Ach, to trzeba szukać, no. Ach, coś było. Nie wiem, czy nie ryba. Nie, zarośnie. Kurde, bo tak wiesz. Za to widoczny powinien być, nie? Jak jest, to musi. No stary, to jest tak widoczne w wodzie, że... Teraz ładne prowadzenie będzie. Ależ tu idzie. Ja pierdzielę.
Zobacz, jednostajnym i wcale nie muszę nawet... Nawet jerkować. Tak. Zamię, no ja dzisiaj leniwy jestem, to zamię ten jerk kręci. Zmieniłem na miękką przynajmniej. Niuan pomarańczowy. Na Holandii zdawał egzamin, ale wiesz, Holandia to nie Polska, nie? Tam się nie liczy. Czuję tu rybę, mimo tego, że tutaj już przecież łowili, nie? Tutaj stała łódka wcześniej. Kurde, słońce przepala. Może jednak to słońce je pobudzi. Ole, miałeś go. Nie, dzień dobry. O, ale patrz. Jest, u mnie siedzi chyba. Albo zaczep, u mnie zaczep. U mnie zaczep. Goń go. Ale w pomarańcze, centralnie chciał. Wyjąłeś mu z tego. O, i drobnica też się spłoszyła. Ewidentnie robimy coś źle, nie? Albo za szybko, albo za wolno. No, dokładnie. Ja to szybko kręcę i przełożenie też mam dość szybkie. Nie wiem, wiesz, ty to tam troszeczkę wolniej, ale też próbujesz. Zobacz, na twarde nic, na gumę w tym momencie nic, u ciebie na wirówki nic, ale do gumy ci wyszedł, a wcześniej ci wyszedł do wirówki. Do wirówki, tak. Gdzie tu logika? Nie wiem, pod nami 20-30 cm wody, więc prowadzenie jest mega proste. No wolno też nie możemy prowadzić, bo zaraz czepiasz, nie? Więc trzeba czekać na ten łódź szczęścia, że zaczną ewidentnie żerować, wiesz, tak na maksa i tyle. No ale widzieliśmy, no, znaczy widzieliśmy. Ryba jedna metrowa wyszła, o której wiemy. Trzy ryby przy nas tam niedaleko też zostały złowione. 70 dobre. No, także my dwie ryby żeśmy widzieli naocznie, więc... No dobra, nie przedłużam, rzucamy, bo zobaczcie jakie piękne miejsce. Brawo Artur, brawo. Jeszcze nie ma z nami. Jeszcze jest z nami, nie ma? Jak będzie z nami, to wtedy będziesz gratulował. O, o! Chyba więcej mi się wydaje. To ja teraz dopiero ją będę oglądał, więc... No, no. Ciągnij, nie, może ciągnij do siebie, ciągnij po prostu. Nie, to jednak odbezpieć. Jednak naciśnij na jedynkę, tu, tu, tu. Nie no, 7 tych ma. Moje gratulacje. W końcu, ale zobacz. Ale powiem ci tylko tak. Czekaj, Artur, szczerze. Co nie szczerze? O. Artur, powiem ci tak. Dzięki tobie to się film ukaże. Tak, i zobaczyłeś jak wygląda szczupak. No w końcu po takim długim czasie. Przepiękna ryba. Fajnie. Przepiękna ryba. Fajnie. Ale powiem wam, zobaczcie co tutaj mamy. Sznurek. Ciężarek. Artur mówi, nie traćmy miejsca w dryfie. To jest dobre miejsce. Stanęliśmy na ciężarku, na kotwicy, no i... A i zobacz jaka przynęta, nie? No, wiadomo. Marcheweczko. Tak, czyli tak jak mówiłeś, kolor się zgadza, wszystko się zgadza. Szczypce masz tutaj moje na wierzchu, jak chcesz. Zobacz jaki jest. Coś ci pomóc, Artur? Nie, na razie. Przepiękna ryba. Naprawdę, gruba już jest taka... Fajna, ale i szalona. Wezmę pałkę. A to nie, to ja wyłączę kamerę, czekaj, cięcie, płetwę ładnie skrzelową, spróbujcie, ona no naprawdę, wiesz, dużo nie straciła energii podczas holu, Artur, tak, i tak. Dlatego, wiesz, i dlatego. Dobra, wypuścimy ją delikatnie, bo to jest płciutko, nie będę rzucał. I tak, tak, żeby tam w dno też sobie nie poszła, termos się tam przebił. Zobacz, zaś jak nabiję. Oj, patrz, jakie bąble. Przepięknie. Żółwie. Moje gratulacje. Naprawdę, moje gratulacje. Nadzieja, jak to się mówi, nadzieja nie powinna umierać nigdy, nie? No ale umiera ostatnia. No właśnie, dobrze. Jeszcze mamy 3 godziny. Do roboty. Łowimy. Do roboty. Teraz czas na mnie. W sensie nie czas, że jadę do domu, tylko łowię rybę. Dosłownie 10 minut wcześniej. Ciężko, dalej bez ryby, a jeszcze z kolejną stratą. Artur wędkę złamał.
A raczej szczytówkę, no. Jak sam przyznał przez swój błąd, nieważne, no ale strata jest. Ile jest? 1500 zł? 1200 zł. No ale szczytówkę coś tam przerobisz, pokombinujesz i będzie dobrze. No, do 30 gramów będzie do 50 i tyle. Ale bajkowo, fajnie, że jest rybka. No i poczułeś to miejsce. Ale to nie było już do 3 razy sztuka, tylko to był piąty. Do 5 razy sztuka. To był piąty ten raz. Bardzo ładnie. No takie klasyczne. Dobra, czyli coś tam jeszcze potrafimy, nie? Tylko zerek rozkładać. Nie, kurna, nie mogłem zaciął, ten. Zaciął się, no, wiesz, dopiero jak go do przodu popchnę, to dopiero. No, żeby ta zapadka była już sobie. Tak. Świeżo to, że 3 razy już rozkładane. Jest! Siedzi ryba. Co tu mówisz? Ale krótki, ale bardzo krótki. Ale mówiłem, że ja i sicario i całe 40 cm szczęścia. Nie, jest, gdzie? Nie ma, no gdzie? Boże, naciągniesz. No jak, co tu naciągać, Artur? Co tu naciągać? Ma 50. Dobra, szybko. Ta. Popłynął ładnie. Dobra. 1-1. Jak można powiedzieć, że 1-1, bo to raczej nie jeden. Ryba to ryba. Tylko wielkość nie ta. Ale mi tu odpierdzielił manianę, co? Tańcował, no, tańcownik, zbójnik. To wykonać ostatni rzut. Artur jeszcze ostatni rzut wykonuje. Ku zachodzącemu słońcu. Tak, no widok piękny. No niestety, no z rybami jak to z rybami, no bywa różnie. Jak nadróżnie. Jak nadróżnie. Ale i tak źle nie jest, nie spływamy na zero. Jakie były, takie były ryby. Zresztą twoja była bardzo ładna, bo no powiedzmy sobie 77 cm to już jest ładny szczupak. Bliżej 80 już. Także tak. Ja ci, Artur, chciałem serdecznie podziękować za mile spędzony czas i za zaproszenie. Spoko. I mam nadzieję, że niebawem będę mógł się Arturowi odwdzięczyć. Tak? Zobaczymy. Jasne, że tak. No więc właśnie. Także co? Dziękuję za spędzony czas. Pozdrawiamy serdecznie. Subskrypcja kanału mile widziana z waszej strony. Zostawiamy łapki. Tak. Będzie miło. To Artur mówił, więc dla niego łapkujcie. Piękna ryba, także chłopak się naprawdę postarał. Myślałem, że wyzeruje, no ale udało się też coś tam zawsze złowić. Krótka to krótka, ale jest. Ryba jest ryba. Powtórzymy w grudniu. Dokładnie. Jak się uda, to powtórzymy w grudniu. Także co, do miłego zobaczenia, trzymajcie się i pozdrawiamy, cześć. Do zobaczenia. Jest kolejne oko.